Witam Państwa ponownie i zapraszam na Teledziennik, w którym mowa dzisiaj będzie m.in. o decyzji prezydenta miasta Radomia, który zwróci się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie 130-miliardowej pożyczki na rozwój inwestycji ekologicznych, o sesji naukowej poświęconej obchodom 20-lecia istnienia województwa radomskiego, a także o tak zwanym przymusowym postoju, na jakim jest od wczoraj prawie połowa załogi zakładów metalowych. A oto szczegóły informacji. Radom zwróci się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie prawie 130-miliardowej pożyczki na rozwój inwestycji ekologicznych. Prezydent Kazimierz Wlazło stwierdził, że Radomskie odprowadza na konto funduszu znacznie większe środki niż te, które wykorzystuje w ramach przyznawanych pożyczek na realizację inwestycji ekologicznych. Zdaniem prezydenta należy rozpocząć szereg inwestycji, które w efekcie poprawią stan ekologiczny naszego miasta. Dotyczą one przede wszystkim ciepłownictwa, a w szczególności wyłączenia z eksploatacji kotłowni lokalnych. Budynki ogrzewane za ich pomocą powinny zostać podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. Koszt inwestycji szacuje się na około 190 miliardów starych złotych, przy czym 130 miliardów może pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A zatem to wystąpienie jest jak najbardziej na czasie, dopóki jest taka wola w funduszu, żeby udzielić kredytu, bo jak się wola w funduszu zmieni, no to tańszego kredytu niż z Narodowego Funduszu nie uzyskamy. I to jeszcze kredytu, który jest umarzalny, jeżeli się spełni warunki ekologiczne. Jeżeli inwestycje spełnią wymogi ekologiczne, istnieje możliwość umorzenia pożyczki w 25%, a w niektórych przypadkach nawet w 50%. W Wojewódzkim Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa odbyła się dzisiaj sesja naukowa poświęcona 20-leciu istnienia województwa radomskiego. Organizatorami sesji były Radomskie Towarzystwo Naukowe, Urząd Wojewódzki i Zarząd Miasta. Było przystosowywanie dawnych. W programie sesji naukowej znalazły się referaty poświęcone 20-leciu istnienia naszego województwa. Mówiono m.in. o roli Radomia jako ośrodka administracji państwowej przed 1 czerwca 1975 roku oraz o rozwoju gospodarczym i przestrzennym województwa w ciągu ostatnich 20 lat. W sumie wygłoszono 7 referatów. Wszystkie tezy dzisiejszej sesji zawarte są w nowo wydanym opracowaniu Województwo Radomskie 1975-1995. Opracowanie wydały Radomskie Towarzystwo Naukowe i Wojewódzki Urząd Statystyczny w Radomiu. W związku z trudną sytuacją finansowo-ekonomiczną prawie połowa załogi zakładów metalowych Łucznik nie będzie pracować w dniach od 19 czerwca do 14 lipca. Sytuacja ekonomiczna w Łuczniku jest bardzo trudna. Dyrekcja zakładu zdecydowała w porozumieniu ze związkami zawodowymi o przystoju w przedsiębiorstwie od 19 czerwca do 14 lipca. Od wczoraj nie pracuje część załogi zakładu macierzystego oraz zakładu części i maszyn do szycia w Zwoleniu. W sumie na przymusowym postoju przebywa około 1500 osób spośród prawie 4000 załogi. Pracownicy wykorzystują zaległe urlopy wypoczynkowe z ubiegłego roku i urlopy bieżące. Tym, którzy nie chcą skorzystać z urlopu bieżącego, zakład wypłaci 75% wynagrodzenia. Ponadto osobom, które będą na przestoju, nie zostaną potrącone raty pożyczek mieszkaniowych i pobranych z kasy zapomogowo-pożyczkowej, aby nie zmniejszać w tym czasie realnej wartości i tak już uszczuplonego wynagrodzenia. Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego rozpoczęła dzisiaj 4-dniowe obchody święta swojego patrona. Zainaugurowały je drugie radomskie konsultacje kulturalne w Centrum Kultury Południe. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele radomskich placówek kulturalnych, a także Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Jednym z głównych celów dzisiejszych konsultacji było powołanie do życia Rady Programowej Kultury i wytyczenie jej celów i zadań. Okazało się jednak, iż powyższy cel wywołuje kontrowersje i niezrozumienie. Część uczestników spotkania odebrała wystąpienie programowe prezesa fundacji Zbigniewa Zielińskiego jako próbę sterowania pracą placówek kulturalnych. Intencje powołania Rady Programowej nie były też jasne dla dziennikarzy. Toteż poprosiliśmy prezesa Zielińskiego o wyjaśnienie, po co komu Rada Programowa. Jest po to, żeby móc wreszcie tą
robotę, która wykonywana jest w kulturze, tak nieładnie to określając, dać klientowi, czyli sprzedać młodzieży, dzieciom, do każdych tych grup wiekowych jest bowiem ona adresowana, i zrobić to w sposób jak najdoskonalszy, czyli organizacyjnie to dopiąć i co najważniejsze zadbać o udział tych ludzi. A będzie on wówczas, jeśli to będzie przyzwoicie skoordynowany, jeśli w jednym czasie nie będzie się odbywało 6 różnych imprez, jeśli w jednym czasie ten sam organizator nie będzie absorbowany różnymi 6 imprezami i tak dalej. Co do słuszności tez głoszonych przez Zbigniewa Zielińskiego, miał też wątpliwości dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego Marek Szyjko. W pełni popierając każdą inicjatywę organizowania się społeczności w jakichś celach, tutaj tych celów i jakby tej energii idącej od społeczności nie widzę. Kiedy Państwo mnie tu wywołaliście, jeszcze nie doszło do wyborów i właściwie nie zapadła decyzja, czy ciało ma takie istnieć. Na sali już nie ma, przeszło połowy zaproszonych gości. Po prostu część wyszła, część musiała wyjść, część chyba wyszła, zadając sobie również to pytanie, które ja sobie zadaję. Dla mnie, jak mówię, jest ten cel niejasny. Nie bardzo rozumiem koordynację, która spina i instytucje spółdzielcze, i instytucje komunalne, i państwowe, i w Radomiu, i w województwie. To słowo koordynacja tutaj troszkę używane w postaci wytrychu, który też nie bardzo jest zrozumiały. Radomskie konsultacje toczyły się przy pustoszającej z godziny na godzinę sali. Do powołania Rady Programowej Kultury nie doszło. Zawiązała się natomiast grupa inicjatywna, która będzie pracować przez wakacje nad statutem tejże rady i jej uprawnieniami. Komendant Wojewódzki Policji i komendant Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego podpisali wczoraj porozumienie o współpracy policji i jednostek organizacyjnych ZHP województwa radomskiego. Celem współpracy jest m.in. zapobieganie zagrożeniom patologicznym oraz rozwijanie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest to pierwsze tego typu porozumienie podpisane na szczeblu wojewódzkim. Naszym podstawowym celem jest walka z patologią, która coraz szerzej pojawia się na naszych ulicach i dotyka ona głównie dzieci i młodzieży. Zamierzamy walczyć z tymi zjawiskami poprzez odciąganie dzieciaków od ulicy, mówiąc szeroko, dając im zajęcie w naszych drużynach harcerskich, w klubach specjalnościowych, na obozach i biwakach. To jest jeden kierunek współpracy. Drugi to powołanie harcerskiej służby ruchu, głównie wśród dzieci ze szkół podstawowych, nauka o bezpieczeństwie ruchu drogowym, nauka jazdy, zdobywanie kart rowerowych. Cel bardzo istotny w dobie, kiedy wiele dzieciaków ginie pod kołami pojazdów mechanicznych, wracając lub idąc do szkoły. W ramach porozumienia w okresie letnim zostaną również zorganizowane zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych. Już 29 czerwca na obóz harcerski do Białogóry wyjedzie pierwsza grupa dzieci z tak zwanego nieprzetartego szlaku. Dzisiaj przed Sądem Wojewódzkim w Radomiu rozpoczął się proces przeciwko obywatelowi Białorusi Władimirowi K. Prokurator zarzuca oskarżonemu usiłowanie zabójstwa ukraińskiego małżeństwa w lipcu ubiegłego roku na terenie motelu Automobil Klubu Radomskiego. Sąd zamierza przeprowadzić rozprawy w ciągu 3 kolejnych dni. Po przesłuchaniu oskarżonego i wszystkich świadków oraz biegłych sąd wyda wyrok w ostatnim dniu procesu. Monika i Roman Pawelcowie na turnieju Grand Prix par zawodowych w tańcu sportowym w Łodzi zdobyli 3. miejsce. Był to ich pierwszy start jako pary zawodowców. Karierę amatorów zakończyli z tytułem Mistrzów Polski. Właśnie wróciliśmy z Łodzi, z naszego pierwszego turnieju w zawodowcach. Było to Grand Prix par zawodowych i udało nam się wywalczyć 3. miejsce. Był to debiut. Po raz pierwszy wystartowaliśmy właśnie w tym gronie i od razu znaleźliśmy się na pudle.
przyznam się szczerze, że troszeczkę się obawialiśmy. Co prawda wchodziliśmy w zawodowstwo z mocną pozycją, bo jako międzynarodowi mistrzowie Polski amatorów, więc byliśmy już taką parą, powiedzmy, czarnym koniem. Natomiast nic nie było wiadomo, no i byliśmy pełni obaw, ale udało się. Jest to, uważam, dobra pozycja wypadowa do tego, żeby wejść jeszcze wyżej. No na pewno wprowadziliśmy troszeczkę zamieszania. Prezes z Zawodowego Towarzystwa Tanecznego powiedział, że po raz pierwszy był tak duży poziom i tak pary starały się, te pary, które zawsze były w finale, już od pierwszej rundy starały się jak najlepiej zatańczyć, jak najlepiej wypaść. Myślę, że to było spowodowane tym, że wystartowaliśmy. W najbliższą niedzielę, to jest 25 czerwca, zostanie wyemitowany w programie lokalnym telewizji Dami kolejny koncert życzeń. Zapraszamy Państwa do składania życzeń w swoim najbliższym, w naszym koncercie. Życzenia prosimy dostarczyć do redakcji telewizji Dami, która mieści się przy ulicy Żeromskiego 75, pierwsze piętro, pokój 112. Koszt jednego przekazanego życzenia w koncercie wynosi 10 zł, a termin składania tych życzeń upływa już jutro. W Radomskim Amfiteatrze odbył się koncert Dzieci Dzieciom z cyklu Przedszkolak Potrafi. W imprezie zorganizowanej przez Przedszkola Radomskie, Kuratorium Oświaty i Dom Kultury Obozisko zaprezentowały swoje zdolności artystyczne dzieci z 8 przedszkoli. Był to już trzeci koncert z cyklu Przedszkolak Potrafi. Selekcja nie była żadna robiona, natomiast dzieci zgłaszały się same do tego rodzaju imprez i pierwsza z nich miała miejsce jesienią pod tytułem Idzie jesień, następna była wiosną, już wiosna i dzisiejsza jest jak gdyby podsumowaniem dorobku kulturalnego, muzycznego, rytmicznego dzieci z radomskich przedszkoli. Myślę, że dzisiejsza impreza udowodni, jak wiele i jak dużo można zrobić z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dwa medale wywalczyli tenisiści stołowi Euromirexu podczas rozegranych w Cetniewie Międzynarodowych Mistrzostw Polski Juniorów i Kadetów. Tytuł mistrzowski w grze podwójnej juniorów wywalczył Dariusz Kich, grający w parze z Rumunem Filenem, najlepszym wśród singlistów. Medal srebrny w kategorii kadetek zdobyła Agnieszka Zawadzińska, występująca wespół z Elżbietą Skrzypek. W turnieju singlowym nasi reprezentanci uplasowali się poza pierwszą ósemką. Dziś na lotnisku w Piastowie zainaugurowane zostały Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej. Do udziału w zawodach ostatecznie zgłosiło się 8 zawodników, w tym 5 z Aeroklubu Radomskiego. W gronie tym zabrakło ubiegłorocznego mistrza Marka Chmiela oraz brązowego medalisty Janusza Kasperka. W tej sytuacji za głównego faworyta mistrzostw powszechnie uznano radomianina Dariusza Andrzejewskiego, 8-krotnego zdobywcę drugiego miejsca wśród polskich akrobatów. Szerzej o pierwszym dniu mistrzostw w Kronice, godzina 20.15. Bezpośrednio po Teledzienniku i Kronice Mistrzostw Polski w akrobacji samolotowej zapraszamy Państwa na kolejne wydanie magazynu Posłuchaj Gliniarzy, w którym dzisiaj mowa będzie o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą działalność sekt religijnych. W Teledzienniku to już wszystko. Zapraszamy na jutro na 17.15. Do widzenia.